Wizja biznesowa i kompas Kuczyńskiego, czyli program, w którym nie może zabraknąć znawcy ornitologa, znanego warszawskiego, znawcy rynków giełdowych, ale przede wszystkim i może niestety rynku politycznego. Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych Domu Inwestycyjnego Xelion. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry Państwu. Jeżeli chodzi o ornitologa, to ja się wypisuję, to tylko na jastrzębiach i gołębiach się znam. Moja żona byłaby to specjalistką, ale jej tutaj nie poprosimy. Zostawmy ją w spokoju w takim razie. Piotrze, ja spojrzałem na tytuł naszej dzisiejszej audycji: Hossa zamiast recesji. Ostatnia hossa przed recesją. To są hasła, które się powtarzają już w komentarzach. Widzę, dlaczego znowu zaczynamy straszyć recesją, pyta Andrzej Bor. Z czego ona miałaby wynikać? Nie no, recesja jest w Niemczech. No jest, proszę pana, no, nasz widzu. Jest ewidentna recesja. No i dzięki temu, że jest tam recesja, to indeks Xetra DAX bije rekordy wszechczasów. Rozumiem, że nasz widz doceni ironię w moim głosie, no bo takie są współczesne rynki finansowe niestety. No i także ta recesja jest. W Polsce mamy stagnację. Stagnację, wysoką inflację, czyli naprawdę jest to, można powiedzieć, jest to stagflacja. No, unikają tego określenia ekonomiści, bo to jest straszne określenie, dlatego też, że wszyscy mają nadzieję, że to się skończy w przyszłym roku i oczywiście zapewne się skończy. Prognozy są różne, ale oscylują między 3 do 4% wzrostu PKB, co nie będzie oczywiście recesją. Więc nie straszymy recesją w Polsce. Nie, jest recesja w Niemczech. Czy Niemcy szybko wyjdą z tej recesji? Zobaczymy. Jak skoro giełda mówi, że zasługują na szczyt wszechczasów na indeksie, no to może wyjdą. Niby teoretycznie giełdy zapowiadają to, co będzie za 6 miesięcy. No ale czy to akurat uzasadnia szczyt wszechczasów? Według mnie nie. No ale tak to właśnie wygląda. Więc nie, proszę pana. Nie straszymy recesją, nie straszymy, że ona nadejdzie. Mówimy, że ona gdzieniegdzie jest. Na przykład w Chinach wygląda to bardzo źle, na stagnację wręcz gospodarczą wygląda to, jeżeli chodzi o dane chińskie w porównaniu do Polski, no to ten wzrost paroprocentowy byłby w Polsce z przyjemnością przyjęty, no bo w trzecim kwartale w Polsce PKB wzrósł o 0,5%. To jest naprawdę prawdziwa stagnacja. Więc nie straszymy, straszyć nie będziemy. Mówimy o tym, co jest w tej chwili i trzymamy kciuki za to, żeby było lepiej. Skoro już wspomnieliśmy o Niemczech, to ja tu widzę pewną ciekawą analogię. W Niemczech poza recesją, oczywiście kryzys parlamentarny i kryzys budżetowy spowodowany przesunięciami środków pomiędzy funduszami covidowymi a kwestiami energii. No i co zrobiliśmy wobec tego? Idziemy w niemieckie ślady, przesuwamy środki z funduszów covidowych na zamrożenie cen energii. Czy to znaczy, że w przyszłym roku będziemy mieli solidny niemiecki kryzys budżetowy? Nie będziemy mieli, nie mamy. No co prawda, no tutaj wiesz, muszę postawić mały znak zapytania, zawahałem się. Dlaczego? Dlatego, że ten kryzys budżetowy to sprokurował nie tyle rząd niemiecki, chociaż można powiedzieć, że rząd, bo korzystał z funduszy pozabudżetowych, ile sąd konstytucyjny niemiecki, on, nie wiem czy on się tak nazywa, ale w każdym razie to o to chodzi, który powiedział, to było bezprawne użycie tych funduszy pozabudżetowych i kazał wrócić całe 60 miliardów euro do budżetu, no co oczywiście podniosło włosy na głowie wszystkim tam. No u nas, pożal się Boże, Trybunał Konstytucyjny, no tego w zeszłej kadencji PiSu, czy jednej, czy drugiej, nie mógł zrobić, mimo że korzystaliśmy setkami miliardów złotych z funduszy pozabudżetowych. Ale dlaczego się zawahałem? No bo możesz niestety poddać myśl niektórym posłom, żeby zwrócili się do Trybunału Konstytucyjnego i powiedzieli, że słuchajcie, niedozwolone jest korzystanie na przykład z funduszu covidowego, trzeba wszystko wrócić do budżetu. Michale, nie poddawaj takich pomysłów, bo to może się źle skończyć.
Ale ja chciałem zwrócić uwagę na to, że ten pomysł już podsunął pan Banaś w Sejmie. To nie jest nowa rzecz i chwalony przez ciebie Paweł Borys ma już problemy związane z NIK-iem. No ma, tylko to raczej chyba chodzi, może nie tyle problemy, ile NIK chyba chce badać sposób wydawania pieniędzy przez PFR. Nie wiem, ja chwalę Pawła Borysa, tak, raczej chwalę. Myślę, że to dobry fachowiec, chociaż czasami wypowiadał się podczas swojej kadencji, swoich rządów w PFR-ze bardzo w kierunku prorządowym, no ale pewno tak musiało to wyglądać. I nie przypuszczam, żeby nikt tam wiele znalazł w tym PFR-ze. Tak zakładam, no byłbym bardzo zasmucony, gdyby było inaczej. Dobrze, zostawmy na chwilę Borysa w spokoju, ale w takim razie spójrzmy w bliską przyszłość. Inflacja w przyszłym roku, a to wszystko do tej inflacji zmierzało. Z jednej strony zamrażamy ceny energii, z drugiej strony PO premiera, chciałoby się powiedzieć urzędujący premier, krótko urzędujący premier, zapowiada, że obroni Polaków przed wzrostem cen żywności. Chodzi oczywiście o przedłużenie zerowego VAT-u. No, to jest trochę późno na prześciganie się na tego typu podarunki. No tak, wiadomo, że premier Morawiecki cuda wyczynia, opowiada, obiecuje ludziom niezwykłe rzeczy. No i rzeczywiście, no premier mógł wtedy, kiedy był prawdziwym premierem, czyli przed wyborami, mógł spokojnie rozporządzeniem rządowym przedłużyć zerowy VAT na żywność na 2024 rok. Tego nie zrobił. W budżecie, w projekcie budżetu jest zapisany wzrost VAT-u, to był jego budżet. Był zapisany również, że nie będzie przedłużenia tarczy na energię elektryczną. Teraz złożyli ustawę, która przedłuża na cały 24 rok i krzyczą, że nowa koalicja przedłuża tylko do pół roku. No przedłuża do pół roku, bo chcą się zorientować, co się będzie działo. Zawsze mogą w marcu, kwietniu, maju przedłużyć na następne pół roku, więc nie wydziwiajmy, no, że to, że politycy PiS-u robią z tego aferę, no to jest zupełnie inna sprawa. Także tak, no w tej chwili Morawiecki mówi, premier, jeszcze premier do poniedziałku, Morawiecki mówi, że tak, skoro nie chcecie poprzeć naszej ustawy o zerowym VAT-ie, a teraz im się na ustawę zebrało, jakby nie mogli tego, no, w sierpniu chyba było ostatnie posiedzenie Sejmu, potem były 2,5 miesiąca przerwy, no naprawdę, przecież to wygląda karykaturalnie wręcz, jeżeli chodzi o działanie tamtego Sejmu. Więc mogli to spokojnie przyjąć, uchwalić. Nie było żadnych problemów. To teraz im się zebrało na ustawę. Mówi, jak nie chcecie przyjąć ustawy, nowy Sejmie, no to ja w końcu wymęczę z siebie to rozporządzenie. No niech wymęczy, no niech wymęczy, bo to zdejmie problem z głowy nowej koalicji, bo minister finansów INSPE, czyli pan Andrzej Domański, zdawał się sugerować, że 5% VAT na żywność zostanie jednak przywrócony od 1 stycznia, co byłoby bardzo złym politycznie ruchem. Na ten sposób pan premier Morawiecki zdejmie ten problem z głowy nowej większości. Pierwsze już chciałem powiedzieć, uciekajmy z tego polskiego piekiełka, ale zapomniałbym o największym zaskoczeniu tego tygodnia. Wczorajszym. Wczorajszym. Czyli konferencja no, Rady, decyzji Rady Polityki Pieniężnej mogliśmy się spodziewać, ale takiej konferencji chyba nie. No tak, ja pojechałem do TVN24 Biznes i Świat komentować z Markiem Zuberem, to prawie zawsze w tym składzie komentujemy wypowiedzi pana prezesa Glapińskiego. Nie było co komentować. Ja chyba 2 czy 3 komentarze zdążyłem napisać i skończyła się konferencja. 30 minut, kilka minut opowieści o tym, dlaczego Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy na dotychczasowym poziomie. Zresztą nikt nie spodziewał się zmiany, naprawdę nikt. W związku z tym to było oczywiste. No i nie było typowych dla prezesa opowieści, krytyki analityków, krytyki rządu. No w ogóle nic nie było. Koniec, skończyło się. Mało tego. Prezes ewidentnie wyciągał rękę do rządu, zapowiadał, że NBP będzie współpracował doskonale z rządem, że wszystko będzie ok, w najlepszym porządku.
i tak dalej. No ja na ten temat nawet napisałem tekścik, który się pokazał w many.pl wczoraj późnym wieczorem, może nie późnym, chyba gdzieś koło 20. No i ja nie, bo niektórzy koledzy mówią, że on się przestraszył, mówię o prezesie Glapińskim, tego co się dzieje wokół możliwości postawienia go przed Trybunałem Stanu. No nie, ja w to nie bardzo wierzę, że się przestraszył. Prezes, ja to ciągle podkreślam, prezes Glapiński jest o 7 dni ode mnie starszy, ja się już niczego nie boję tak naprawdę. W związku z tym on też pewno się nie boi, bo w razie czego poszedłby na emeryturę i tyle. Na pewno bardzo wysoką. W związku z tym nie, to nie ten przypadek. Myślę, że po prostu ktoś mu powiedział, że przestań, przynajmniej teraz już nie zaostrzaj sytuacji, przestań swoje dywagacje robić, zacznij się zachowywać jak normalny prezes banku centralnego. Ja trzymam kciuki, żeby to się udało utrzymać na dłużej. Naprawdę trzymam mocno kciuki. Nie mamy tutaj czasu, więc nie będę opowiadał dlaczego, tylko powiem, jaka była konkluzja tego mojego tekściku. Zresztą kto z Państwa czytał coś na moim blogu, to pewno też zna moją argumentację. Wymowa jest taka, że ten konkret Platformy Obywatelskiej nie zostanie spełniony, czyli że będziemy z panem prezesem musieli żyć do 2028 roku. Nie zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu. Tak zakładam, z różnych powodów, których, jak mówię, nie mamy czasu tutaj wyjaśnić. To w takim razie zobaczymy, czy będzie gospodarczo stabilnie, ekonomicznie dobrze, czy będzie po prostu zabawnie, ale na to potrzebujemy trochę czasu. Piotrze, spójrzmy na Stany Zjednoczone. Tam oczywiście czekamy jeszcze na dane dotyczące zatrudnienia. Te tygodniowe, można by powiedzieć, bez dramatu, ale chyba najpoważniejsza rzecz to chwilowo... Stany Zjednoczone oczywiście mają swój, tylko większy kryzys parlamentarny. Chwilowo problem z wsparciem dla Ukrainy, która no nagle staje się zakładnikiem republikanów. Tak, to jest interesująca sprawa, bardzo interesująca. Ja muszę powiedzieć, że no wreszcie do polskiej opinii publicznej dociera to, generałowie zaczynają mówić normalnym językiem, że ta kontrofensywa wcale nie była kontrofensywą, to się kompletnie nie udało, że Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji. I dobrze o tym wiedzieć, a nie opowiadać sobie głupot pod tytułem za chwilę odbiją Krym. No nic nie odbiją. Według mnie nie ma nawet widoków na to, żeby odbili te 20% swojego terytorium z ruskich rąk. No nie widzę tego po prostu i tyle. Ale opieram się na tym, co mówią przede wszystkim wojskowi i to wojskowi niekoniecznie nasi, chociaż nasi niektórzy też mówią bardzo rozsądnie i obiektywnie. A wracając do Amerykanów, bez pomocy amerykańskiej to w ogóle szybko zamarznie, bo to nie znaczy, że Ukraina podniesie ręce i się podda, ale cały ten konflikt szybko zamarznie, zawiśnie i no, przynajmniej ludzie nie będą ginęli, tak można powiedzieć. Ale jeżeli chodzi właśnie, wracając jeszcze raz do decyzji amerykańskich, no to tam republikanie się upierają, że owszem, te 60 miliardów dolarów dla Ukrainy wyasygnują, ale jeżeli będą zaostrzone prawa odnośnie emigracji w Stanach Zjednoczonych, czyli emigracji z Meksyku przede wszystkim i innych państw Ameryki Południowej, na co nie chce się zgodzić Biden. No i ostatnio, chyba przedwczoraj, była podjęta próba w Senacie przyjęcia takiej ustawy wspomagającej Ukrainę 60 miliardami dolarów. Ja podnoszę brwi do góry, bo to są naprawdę potężne pieniądze, ale jak ktoś drukuje dolary, to może sobie ich drukować dowoli, prawda? Dopóki świat się nie zorientuje, że to tak wygląda. No w związku z tym ja się dziwiłem, jak republikanie mogli zablokować, bo tak się mówiło, zablokować w Senacie możliwość przyjęcia takiej ustawy, kiedy oni są, przecież nie mają przewagi. Przewagę mają 51 do 49 demokraci. I takie było głosowanie. 51 za, 49 przeciw. Tyle tylko, że żeby rozpocząć w Senacie dyskusję na tematy tam budżetu, finansów i tak dalej, to trzeba, żeby rozpocząć dyskusję, to trzeba mieć 60 głosów. No, a jak widać, demokraci mają po prostu 51, w związku z tym sprawa padła.
No i tyle. No. Nie będę tutaj opowiadał, jakie to będą konsekwencje, bo myślę, że w końcu gdzieś jakieś pieniądze wyskrobią dla Ukrainy, ale nie wygląda to dobrze. A tak mogę powiedzieć. A skracając i zawijając w jedną paczkę temat amerykańskich obligacji i amerykańskiego dolara, gdzie stoimy, gdzie możemy pójść? No, chwilowo musimy poczekać na jakieś konkretniejsze wypowiedzi, czy uspokajające, czy wręcz odrobinę, może jastrzębie wypowiedzi z Fedu. Właściwie na czym bazować swoje decyzje mogą teraz amerykańscy inwestorzy? No, czekamy na przyszły tydzień, bo dzisiaj mamy dane z rynku pracy, bardzo ważne dla rynku, dla decyzji Fed, teoretycznie też ważne. Mówię teoretycznie, ale dlatego, że wiadomo, że Fed stóp nie ruszy w ogóle, bo 13 ma posiedzenie, koniec posiedzenia i komunikat ogłoszony i konferencja prezesa i prognozy dla gospodarki będą także bardzo bogate. Wydarzenia, jakby nie ten 13, no, u nas też 13 będzie bogate wydarzenia, pewnie nowy rząd zostanie zaprzysiężony. No ale a 14 jest wynik posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, a 12, czy mamy takie dzisiaj, potem 12, 13, 14, bo 12 są dane o amerykańskiej inflacji, też oczywiście bardzo, bardzo ważne. Ja na miejscu Jerome Powella, szefa Fedu, byłbym lekko wkurzony, naprawdę, dlatego że w piątek on się wypowiadał, starał się przemycić dość jastrzębie elementy, chociaż mówił owszem, że polityka restrykcyjna, monetarna jest bardzo mocno zakorzeniona, czyli sugerował, że to wystarczy na razie z tymi podwyżkami, że ich na razie nie będzie, ale mówił, że on się nie wycofuje z tego, że podwyżki mogą jeszcze nastąpić. A rynek odczytał to jak? A co ty tam będziesz nam mówił? Wiadomo, że w marcu i tak obniży stopy procentowe i właśnie w tenże piątek był całkiem spory wzrost indeksów. Tak jakby on powiedział, że za chwilę będziemy wam obniżali stopy, a on tego naprawdę nie powiedział. Ja już widziałem raz, chyba rok temu, tak, wydaje mi się, kiedy w lipcu został źle odczytany, też został zbyt gołębie odczytany, w związku z tym w sierpniu sprostował to podczas swojego publicznego wystąpienia i powiedział, że rynek się absolutnie myli. Było to bardzo krótkie wystąpienie. Także no, nie wykluczam tego, że on będzie jastrzębi tym razem również i że jakiś kubeł zimnej wody może wylać. Będę się dziwił, jeżeli to nie nastąpi. A gdyby rzeczywiście tak zrobił, no to by utrudnił dobry koniec roku dla Wall Street. I niewątpliwie umocniłby dolara. Czyli chcesz powiedzieć, że Jerome Powell może zabić świętego Mikołaja w tym roku, w największym No nie skrócie? zabić, ale może na kilka dni spowolnić, o tak można powiedzieć. To spójrzmy jeszcze na to, co dzieje się na ropie, bo chciałoby się powiedzieć, to też jest dosyć kuriozalne. Z jednej strony OPEC Plus ogranicza wydobycie, Rosja zapowiada ograniczenie wydobycia, amerykański eksport hula, WTI 70 dolarów za baryłkę. Co tam się dzieje? No właśnie, właśnie, jeszcze do poprzedniego, bo wtedy, jak mówiłem, to uciekło mi to z głowy, a to było, chodziło oczywiście o jego wypowiedź w Jackson Hole, na sympozjum Fed w Jackson Hole. No a ropa, no to jest w ogóle szaleństwo. To jest to, co ja widzę na ropie, to jest to, co powiedziałeś, to jest dla mnie jakiś totalny obłęd. Arabia Saudyjska mówi, OPEC mówi, że będą w przyszłym roku jeszcze bardziej cieli wydobycie, przy czym niektórzy z nich będą dobrowolnie. W związku z tym, jeżeli dobrowolnie, no to rynek zakłada i tak kłamiecie, będziecie pompowali, ile będziecie w stanie je sprzedać i cena spada. No ale potem dołącza się do Rosja, która mówi, że dołączy do Arabii Saudyjskiej i będzie mocno ograniczała wydobycie w przyszłym roku. Ropa stanie jej o 4%. No ludzie, zapasy ropy w Stanach spadają i to mocno spadają. No, ropa tanieje. Dlaczego? No bo tłumaczenie, bo zapasy benzyny wzrosły. No okej. Coś jest nie tak, wiecie Państwo, coś jest nie tak. Ja mówię, że zachowanie ropy i ostatnio również miedzi, no nie wczoraj, bo wczoraj zdrożała, ale ostatnio również miedzi i obligacji amerykańskich, te rentowności naprawdę z 5% w połowie października do 4,1%
przedwczoraj bodajże, no 1 punkt procentowy praktycznie cały, no to jest coś niewidzianego. Ta hossa, bo spadek rentowności to wzrost ceny na rynku obligacji jest niezwykła. To wszystko wygląda, ropa i obligacje wyglądają tak, jakby za chwilę gospodarkę amerykańską miał szlak trafić. Jakby za chwilę coś się miało dramatycznego stać i dlatego Fed będzie już tam w marcu obniżał stopy procentowe. Tego nigdzie w danych nie widać. Są one miejscami takie, miejscami takie sobie różne, ale na przykład subindeksy w indeksach, reportach ISM, tych indeksach ISM, tam są subindeksy dla sektora przemysłowego i usług, jeżeli chodzi o rynek pracy, jeżeli chodzi o nowe zamówienia, no całkiem pokaźnie wzrosły. Więc gdzie ta recesja? Gdzie ten strach? Dlaczego Fed będzie musiał już za chwilę obniżać stopy procentowe? Coś tu nie gra, naprawdę coś tu nie gra. Rynki ostatnio lekko szalały. Jak się doda jeszcze do tego ten rekord wszechczasów na niemieckim indeksie, no to już w ogóle pojawia się duży znak zapytania. Coś tu naprawdę nie gra. Piotrze, skoro wracamy do Niemiec, to pytanie pana Michała. Jak oceniacie DAX-a? Czy bardziej wybicie 16 700, czy bardziej powrót do 16 400? Nie, no nie będę wróżył, bo to sky is the limit. Jak żeśmy przed chwilą mówili, że jest recesja ewidentna i czekanie, no pomoc w postaci obniżek stóp ma powodować następne rekordy wszechczasów, no to oczywiście sky is the limit, to może rosnąć do nie wiadomo gdzie, bo tak działają rynki. Nie będę się bawił w prognozy. Dlaczego? Od strony technicznej, jeżeli pada ważny opór, a ważnym oporem zawsze jest szczyt wszechczasów, no to wtedy otwiera się przestrzeń do nieograniczonych wzrostów. Nie powiem, że będzie to, nie wiem, tam ile, nie rzucę liczby, żeby potem nie została wyciągana, ale po prostu nie ma oporu technicznego. W związku z tym nie ma sensu mówić, ile to wzrośnie. Pan Łukasz komentuje, że to jest zapowiedź recesji, bo jest bańka na amerykańskich nieruchomościach. No ona jest, owszem, ona pęka bardzo systematycznie, bo widać to w zamówieniach, w umowach na kupno domów. No, to widać. Ona sobie powoli pęka, tak jak zwykle pękają bańki na nieruchomościach. Ta w 2007-2008 roku to ona to nie tyle nieruchomości spowodowały ten super kryzys finansowy, ile to, że na bazie tych nieruchomości były instrumenty finansowe budowane, które okazały się być zupełnym śmieciem, mimo że wyceniane były na 3A przez agencje ratingowe. No i to doprowadziło do kryzysu finansowego, a nie same spadki cen nieruchomości. W związku z tym ja nie spodziewam się, że ceny nieruchomości powtórnie doprowadzą do recesji w Stanach. Nie widzę tego. To jeszcze żółtoka z powrotem na Polskę. Franek pyta w kontekście wczorajszego wyroku TSUE, który po raz kolejny rozjechał banki w Polsce, jaką radzicie zająć pozycję? Z dodatkowym komentarzem, że no, upraszczając, jesteś mocno lobbystycznie zaangażowany po stronie bankierki. Tak, no wiem, znam ten wyrok TSUE. Wiecie Państwo, jeżeli 97%, bo tak jest, pozwów w sądach polskich jest wygrywanych przez frankowiczów, ja nie jestem za tym. Ja uważam, że sądy polskie zbyt jednostronnie podchodzą do tematu, ale tak jest, więc nie będę zwalczał tego, co jest faktem. Więc skoro 97%, co zmienia wyrok TSUE? Że będzie to 97,5%? No przecież nic nie zmienia. W związku z tym zapomnijmy o temacie. Czyli właściwie moglibyśmy powiedzieć, że tu już zaskoczenia nas nie czekają, właściwie nie. poza ewentualnie regulacyjnym tematem po stronie polskiej, nie bardzo co jest No więc wstrząśnięciem właśnie, już. gdyby rząd chciał wziąć ustawę pana profesora Jastrzębskiego z KNF-u i ją przeprocesować w Sejmie, to być może by to pomogło bankom, a nie zaszkodziło. No ale nie wiem, czy do tego dojdzie. To jeszcze na sam koniec w takim razie pytanie. My zazwyczaj nie zajmujemy się konkretnymi spółkami. Seba pyta, co myślicie o Biotonie? Szczerze przyznam, że w pierwszym momencie przeczytałem Bitcoinie. Uznałem to za dobry żart, ale.
Nie, nie, no ja na temat poszczególnych spółek nigdy się nie wypowiadam, staram się tym razem też nie wypowiadać. Nie wiem, co jest w biotonie, naprawdę nie wiem, co jest obecnie w biotonie. Wiadomo, że spółki biotechnologiczne ostatnio na świecie dość mocno leżały, ale myślę, że trend na sztuczną inteligencję ożywi i spółki biotechnologiczne, aczkolwiek nie wiem, czy to będzie kasus, przypadek, przepraszam za anglicyzm, przypadek biotonu. Dobrze, to ostatnia minuta, to szybkie pytanie. Będziemy mieli 13 grudnia w Polsce. Może nie będzie koksowników na ulicach, ale pytanie, co będzie na WIG-u 20? Nic nie będzie. Znaczy nie wiem, co będzie, bo przecież wiadomo, że powołanie rządu, zaprzysiężenie rządu, co prawda powinno czymś tam skutkować, ale wcale nie musi. Wcale nie musi, dlatego że to wszyscy wiedzą, oprócz pana posła Suskiego, 150% daje prawdopodobieństwa, że rząd Morawieckiego się utrzyma, naprawdę tak powiedział. No i pana Morawieckiego, który też udaje, że będzie dalej rządził, więc oprócz tych dwóch panów, to chyba wszyscy wiedzą, jaki będzie wynik. W związku z tym, według mnie, nie będzie miało to najmniejszego znaczenia, chociaż niewątpliwie część inwestorów będzie no jeszcze bardziej ucieszona niż po 15 października. Prezes Glapiński powiedział, że kurs polskiego złotego jest tam, gdzie powinien być, ale ten temat jak co tydzień, może wreszcie kiedyś zdążymy do niego dojść. Tymczasem zostawmy go Markowi Rogalskiemu. Piotr Kuczyński, Xedion, dziękuję bardzo i do zobaczenia Dziękuję za bardzo. tydzień. Do zobaczenia.